poprzednim odcinku. Osoby, które zapoznały się już z tą pastą, pewnie wiedzą, co mam totalnie na myśli, co tam się odpierdala w tej paście. Taki jeden przykład z pierwszej ręki. Gwałt w rodzinie. Że co, kurwa? W tym kazirodztwo. Że co, kurwa? Ja i mój kolega graliśmy na naszym jeden rocznym świecie. Liczby piszemy słowami. Mózg mi się wylewa z każdego otworu w mojej mordzie. Lukas zmarł za kratami w wieku 64 lat na zawał serca. Lukas po raz pierwszy narysował Trollface'a na ścianie piwnicy, w której dokonał tentegeszenia na dziewczynce. Że co, kurwa? Ja nie mam pytań. Witam, z tej strony Father Rikuru, a to jest kolejny odcinek serii Creepypasta Wiki Review, świąteczny special. I muszę wam powiedzieć szczerze, jeżeli chodzi o mnie, no święta w tym roku u mnie, no wesołe, no nie będą, ale myślę, że u was będzie jakoś dobrze w te święta. Życzę wam dużo zdrowia, dużo prezentów pod choinkę, dużo sukcesów. Czy tam poza YouTube'em, czy tam na YouTubie, jeżeli jesteś twórcą. Chciałbym też podziękować niektórym osobom, jeżeli chodzi tam jakieś tam Discordy, Twittery, czy nawet samego YouTube'a. A powiem wam, że jeżeli chodzi o ten aspekt, to jest to według mnie najbardziej ciekawsza rzecz, no bo hej, poznałem nocnego informatora, o którym nawet nie miałem pojęcia, że jest ktoś poza mną, który robi pasty tak naprawdę. I nie tylko samego nocnego informatora, poznam też dużo osób, na przykład taki przykład z pierwszej ręki pana CJ'a, którego czasami lubię sobie pooglądać. Dalej, Kubik z YouTube. Robi praktycznie to samo co ja, ale chłop robi to w swoim stylu po prostu. Czyta pasty na streamie zazwyczaj. Witam, z tej strony Rikuru z przyszłości i chciałem powiedzieć tylko, że Kubik nie robi tego ciągle, ale sporadycznie po prostu dla czystego fanu, jeżeli tak patrzę. Chciałem tutaj po prostu poprawić błąd, ale jakby za późno się ogarnąłem, żeby to teraz poprawić, więc wstawiam takie coś, przepraszam. Ja bym w ogóle nie pomyślał, żeby coś takiego zrobić, oczywiście nawet na PS-ie w ogóle. Jak wiecie czy nie, nie mam podzielnej uwagi, więc czytanie past i jednocześnie granie w gry, przykładowo takiego Bloodborne'a, no byłoby dla mnie koszmarem. Dlatego szacun dla chłopa, że ma taką, a nie inną. No ma po prostu chęci i tyle. Pozdrawiam serdecznie. Chciałbym pozdrowić wszystkich, ale dlatego, że film by się niepotrzebnie dłużył, więc zrobię tutaj taką listę, którą teraz widzicie na ekranie. Dziękuję wszystkim. No i przechodzimy do tego, co będziemy robić w dzisiejszym specjalu, czy tam kolejnym odcinku Creepypasta Wiki Review. Wiem, powtarzam się. Więc postanowiłem, że będę po prostu czytać krótkie pasty, które nie wiem, czy ktoś je już omawiał, czy nie. Jak mówiłem, content, jeżeli chodzi o gówniane pasty, może się powtarzać. Mogę tylko powiedzieć, że w tych pastach znajduje się jedna ta świąteczna, jeżeli można tak powiedzieć, którą się zajmiemy na początku. Więc weźcie sobie coś do picia, zapnijcie pasy, bo teraz nie ma już odwrotu. Zapraszam do oglądania i wesołych świąt życzę Państwu. Number 15. Twerking Chicken. Muszę wam powiedzieć szczerze, ale na tle wszystkich past ona jest mega krótka, więc zaczynamy. Dzieci czekają cały rok na tę chwilę. Na pewno wiecie, o czym mówię. O otwieraniu prezentów. Dziewczynki i chłopcy bardzo się starają, aby nie zamknąć opadających senności powiek. Mam nadzieję, że zobaczą kochanego starego świętego Mikołaja, kiedy podrzuca prezenty pod choinkę. No, a jeden z tych prezentów będzie jeszcze bomba nuklearna, więc uważaj. Co za emocjonujące doświadczenie, prawda? Wesołość, świąteczny nastrój, oświetlona choinka, wielkie wydarzenie dla wszystkich. No, nie dla mnie, ale tu już mały szczegół. Tego właśnie dnia mała Sara obudziła się w środku nocy.
Zasnęła nie wiadomo kiedy, ponieważ po co się wysypiać dobrze? Najlepiej iść spać o 5 w nocy i obudzić się potem o 6 do szkoły, czyli byle gdzie, kurwa. I chodzić jak ten jebany zombie. Ale ciche dzwonienie sprawiło, że otworzyła oczy z ekscytacją. Już czas, pomyślała. Ja bym tam nie szedł. W tym roku złapię wreszcie wesołego gościa na gorącym uczynku. Sara nie marnowała zbyt wiele czasu na wślizgnięcie się z sypialni i przekradnięcie się przez korytarz do salonu. Jednak nikogo tam nie ujrzała. Zawiedziona usłyszała dzwoneczki ponownie. Tym razem dźwięk dochodził z kuchni. Mała Sara podeszła tam na paluszkach, pchnęła drzwi i zobaczyła mężczyznę ubranego na czerwono. Mikołaj? Uśmiechnęła się. Nie, kochanie, odpowiedział. Mikołaj nie używa bocznych drzwi. Boże, to już się robi, kurwa, dziwne. Szczerze. Dziewczynka zmarszczyła brwi. Ale, ciągnął mężczyzna, mam dużą paczkę dla twojej mamy. Co to, kurwa, jest? Znajdźmy ją, dobrze? Ja pierdolę. Dobra. Jeżeli skończy się wiadomo czym, idę wskoczyć w... Nie wiem, idę się powiesić. Jeżeli skończy się tym, co ja myślę, to ja idę się powiesić. O, mogę ci pomóc? Tak, możesz, odpowiedział. Ale musisz być bardzo cicho. No już się, no ja już kurde jestem jeszcze bardziej przekonany, że to tak będzie, nie? Sara szybko kiwnęła głową. Wiem, gdzie trzeba stanąć, żeby podłoga nie skrzypiała. Wziął rękę i poszli w głąb lasu. Ja pierdolę. Więc podsumowanie, pedofil wkradł się do jakiegoś domu, żeby okraść dom, bo czemu nie, też takie się zdarzają przypadki, obudził małą dziewczynkę i ją zabrał ze sobą do lasu, nie? A dlatego, że miał czerwony ubiór, to, znaczy nie wiem, kto normalny, jaki normalny złodziej by chodził w czerwonym ubraniu, przecież by zwracał na siebie uwagę. Ja pierdolę, to jest... Nie wiem, że krótkie, to puste i niestraszne. To jest po prostu, powiem tak, błędów jako tako nie ma. Jest po prostu puste w sobie. Nie jest to ani straszne, ani po prostu jako tako ciekawe, więc no. Lecimy dalej, no bo co innego mogę dalej powiedzieć. Powiem szczerze, że estetyka samej pasty na początku mnie zaciekawiła, no ale zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Milena małą sierotą była, która z niemowlęcia w sierocińcu żyła. Ktoś ją po prostu zostawił pod drzwiami, jak to się robi, z niechcianymi dzieciakami. Szósty miesiąc, szóstego dnia, jakoś chwilę po szóstej, zobaczył ją, jak stała w brudnej, rozciągniętej bluzce. Ej, kurwa, to jest zajebisty rym nawet. Niech ktoś zrobi, kurwa, rapsy z tego. Ale tak serio, no to nie wygląda źle. Trochę. Mimo wszystko. Ja tu się spodziewałem czegoś gorszego. No zobaczymy dalej. O, jak ja się, kurwa, myliłem. Była cicha, spokojna, ciałko drobne miała i praktycznie wszystkiego wokoło się bała. Koguta piejącego zaraz o poranku, w książce dla dzieci opuszczonego zamku. Bała się nawet muchy w pokoju, ale w swoich lękach nie mówiła nikomu. No to polecam psychologa, nie wiem. Bowiem więzi mocnie z nikim nie zbudowała, czy to przez to, że bardzo się bała. A może nikt troską nie chciał otoczyć, bo mała i cicha dawała się przeoczyć. Tak czy inaczej zamknęła się w sobie dziewuszka, lecz kryła się za uśmiechem od uszka do uszka. Pewnej zimy, która śniegu jeszcze nie widziała, Milena pod kołdrą skuliła się cała, bowiem święta Wigilii się zbliżały, a one największym przerażeniem ją napawały. O Mikołaju dziwne opowieści krążyły, jakoby dzieci źle niego kończyły. Ta opowieść mówiła też o dwóch jego pomocnikach, jeden Pepsimen, umiał w ciemności znikać. Co tu robi Pepsimen?
Co to robi Pepsi Man? Ej, no to kurwa! Serio! Pepsi Man! Naprawdę Pepsi Man! Ja rozumiem, że to miało być jakoś, nie wiem... zabawne trochę? Ale coś nie wyszło. Czemu Pepsi Man? Przecież ja rozumiem, że to musi... że to chodzi o rym i tak dalej, żeby to się rymowało, ale... kurwa mać! Jeżeli chodzi o Japonię, to może Pepsi Man nie byłby taki zły, ale kurwa mać! To jest koszmarne, wstawiać tutaj Pepsi Mana! Jeden Pepsi Man umiał w ciemności znikać, chował się wszędzie, gdzie wzrok przebrać się nie zdołał. I stamtąd do dzieci dziwne rzeczy wołał, drugi Moon Man... chwila, kim był Moon Man? Moon Man... zgaduję, że Moon Man to jest jakiś typ też z pasty, nie? Nie, po prostu Moon Man to jest jakiś typo dziwny. Nie wiem, nie ogarniam. Wracamy. Drugi Moon Man wyglądał całkiem miło. Jednak to on sprawia, by coś złego się śniło. Tak oni razem, sumiennie, straszą się w nocy, a także we dnie. To już średnio się rymuje, jak na moje. W sumie już w niektórych wersach rymować się już przestało. Gdy boisz się spać, bo śnią ci się koszmary, w których widzisz najstraszniejsze mary, czym są kurwa mary? Nie śpisz po nocach, chociaż ciężkie powieki, a ranek wydaje się strasznie daleki. To jest akurat spoko. Oraz szepty z cienia dochodzą do ciebie, musisz wtedy spróbować znaleźć się w niebie. Możesz podciąć sobie żyły lub zawisnąć na sznurze. Możesz się otruć lub zamarznąć na wysokiej kurze. What? What the fuck? Ja pierdolę. Nie, nie, ja tego nie wymyśliłem. To jest autentycznie w tej paście. Możesz podciąć sobie żyły lub zawisnąć na sznurze, możesz się otruć lub zamarznąć na wysokiej górze. Ja pierdolę, jakie to jest złe. O mój Boże. Metoda jest dowolna, każda daje ukojenie, masz zapewnione od zła uwolnienie. Jednak jeśli krok wyda się zbyt duży dla ciebie, to święty Mikołaj pojawi się na niebie. Bezbędna postać w ubraniu poszarpanym, fruwająca na saniach z reniferem kościanym. Jakie to jest edgy! Jakie to jest edgy! Chrzest jego kości usłyszysz już z daleka, Mikołaj z odwiedzeniem ciebie nie... Mikołaj z odwiedzeniem... No kurwa, niektóre wersy się po prostu nie rymują, no. Chciałem tutaj tak fajnie polecieć i chuj. Chrzęst jego kości usłyszysz już z daleka, Mikołaj z odwiedzeniem ciebie nie czeka. Wpadnie do pokoju bez worka wielkiego, otworzy swą paszczę pełną niczego. Jak to pełną niczego? A zęby? A język kurwa? Nie wiem, może ma tak koszmarne zęby, że trzeba je umyć, jak takiemu pewnemu zjebowi. Po chuja mordujesz ich wszystkich. Jeżeli wiecie, o kim mam na myśli. Z niej zaczną mu wyrastać niczym gałązki choinki. Wielkie, poskręcane zęby, ostre jak szpilki. Okej, nieważne. Nie możesz krzyknąć, bo Pepsi Man cię knebluje? Pepsi Man cię knebluje, ja pierdolę. To brzmi jak rodem wycięte z żywcem jakiegoś fanfika, nie? Pepsi Man, jakie fetysze w ogóle. Nie możesz się ruszyć, bo Moon Man przytrzymuje, Mikołaj się wgryzie w losową część ciała.
i będzie ssał, aż dusza nie będzie wyssana cała. Potem się obliżę i głośno za beka, pisane oddzielnie oczywiście, za beka, jakby ktoś, kogoś to interesowało. Już mamy jeden błąd. Ruszył dalej świat, bo więcej dzieci na niego czeka. Najebanego z Wyrona oczywiście. Twe ciało ktoś rano znajdzie w pokoju, lecz dusza twa nigdy nie zazna spokoju. O, jak mi przykro. Nikt nie wie, jak ją uwolnić, odesłać w zaświaty, bo w brzuchu ją trzymał Mikołaj Brodaty. Już tutaj jest lepiej zrobiona. Milena coraz bardziej Wigilii się bała, lecz uśmiechnięta na zewnątrz była cała. Nic nie mówiła, bo koszmary miała, nic nie mówiła, gdy głos słyszała. Może to było tylko ze zmęczenia, a może wynikało z jej przerażenia. Nikt nie wiedział, że jej ciężko na duszy, tak więc nikt z pomocą dziewuszce nie ruszy. Milena w końcu zdecydowała i nocą do garażu się włamała. Małe rączki kanister chwyciły, małe usteczka szybko benzynę piły. Jeżeli chcesz już się zajebać, proponuję inne formy. Ja pierdolę. Kto te dziecko kurwa pilnuje? Kto te kurwa dziecko pilnuje? Wytyfy! Chociaż kilka razy zwymiotowała i z bólu już na ziemi się zwijała. Topiła dalej, aż świadomość straciła. Z tego snu już się nie wybudziła. Halucynacje, można powiedzieć, no. Ogólnie, nie mu się kręciło, nie? Nikt za nią nie płakał, nikt nie lamentował. Grabarz ją w brzydkim grobie pochował. Wow, ponieważ kurwa, oczywiście, że to grabarz decyduje o tym, w jakiej trumnie ona ma być pochowana. Tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Beznadziejna płyta szybko popękała, ale czy dusza Mileny na pewno ocalała? Powiem tak. Mogło wyjść to lepiej, zobaczcie. Są tutaj naprawdę fajne rymy zrobione, ale co tu kurwa robi Pepsi Man? Co tu robi jakiś Moon Man w ogóle? Na chuj ona pije w ogóle benzynę? Chyba, że to ma jakiś kontekst, którego ja na przykład nie rozumiem. Mikołaj, spoko, jeżeli chodzi już o straszne pasty, niech będzie już tym jebanym zwyrolem, okej. Okay. Niech już tak będzie, skoro ma być to creepypasta w takiej formie. Mogło wyjść to lepiej, jest to lekko zmarnowany potencjał, nie mówię, że bardzo. Wystarczy kilka rzeczy i wyszłoby to zajebiście. Naprawdę. Ale nic. Mogę to jedynie ocenić na, nie wiem, 5 na 10 powiedzmy. Bo to nie jest takie ani złe, ale też nie jest bardzo dobre, okej? Okay? To jest tak pomiędzy, nie? Ma w sobie głupoty pierdolone, ma w sobie jakby kreatywność i rozbudowaną, nie fabułę, tylko... No jest po prostu rozbudowana oryginalnie i tak dalej, nie? Taka forma pasty. Ale dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że tu nie chodzi o tego kaszalota Babsi 3D z PSA 1. No ale cóż, lecimy z tym koksem. Aż się yerby napije, nie? Dobra. Uwaga, ta pasta jest stworzona według mojego pomysłu. Nieprawdziwa. Super, ale czemu nas uświadamiasz na początku, że ona jest nieprawdziwa? Skoro... Pasty zwykle są nieprawdziwe. I tu nie ma co... Tu nie ma żadnej filozofii. O, co prawda, mogą one bazować na faktach, ale to już mały szczegół. Nie powinno się tego pisać na samym początku past, bo to jest głupota. I już jakość poszła w pizdu. Zobaczymy, jak jeszcze niżej możemy zejść. Okej? Cześć, mam na imię Marcin. Jestem wielkim fanem Babsi Bobcata. A czy byłeś tak wielkim fanem, jak Tom był wielkim fanem Sonika? Skąd ja to znam? Bardziej niż inny jego fan, do tego momentu
kiedy zdarzyła się ta historia. Byłem u kolegi. Grałem właśnie w Bubsy Close Encounters of the Third Kind na SNESie. I podobała mi się muzyka i grafika poziomu pierwszego i wielu innych poziomów. Gdy szedłem już do domu, zauważyłem paczkę i ją otworzyłem. Był kartridż do SNESa, który nie miał naklejki, tylko napis bubsybobcat.exe. O Jezus Maria. Czy autor był świadomy tego, że EXE nie ma sensu, jeżeli chodzi o konsolę trzeciej generacji bodajże? Witam, z tej strony Piotr Gryf. I w tym urywku chodzi o to, że Rikuru się pomylił, ponieważ NES, czyli Nintendo Entertainment System, zostało wydane faktycznie w trzeciej generacji konsol, ale NES został już wydany w czwartej generacji. Przecież tam nie ma takiego czegoś jak rozszerzenie EXE w tych plikach od... Może nawet nie plikach, ale w tych kartridżach. Tam są zapisane tylko dane gry na daną konsolę. I to tyle. Jezus Maria. Mamy pierwszą niespójność chyba. Lecimy dalej. Zdziwiłem się i postanowiłem odpalić kartridż. Bo czemu nie? Wziąłem SNESa z piwnicy. Zajebiście dbasz o sprzęt, kolego. I włączyłem grę. Gra była dziwna. Napisane na początku było Licensed by God. Licencjonowana przez Boga. Wow. Nawet sam Bóg Święty postanowił, że będzie ta gra licencjonowana przez niego. Ona została ochrzczona jako największe gówno i największy balast tego wszechświata. Wtedy uruchomił mi się ekran startowy, ale był jakiś dziwny. Był cały czarny i Bubsy miał czarne oczy, z których spływała krew z ostrymi zębami. Było napisane Arcolade 666, a jego koszulka miała wykrzyknik umazany krwią, a muzyka była odwrócona, więc zobaczyłem grę, a poziom się nazywał Razem aż do śmierci poziom 1. To jest dosłownie kalka Sonica.exe. To jest dosłownie kalka z zjeba.debil. Jak ci nie wstyd, autorze? Wtedy nie było tu Bubsy Bobcata, tylko pancernik Arnold, który miał przerażoną nie wiadomo co i mówi pomocy. Chyba krzyczał pomocy. Jak można mówić pomocy? Jak można mówić pomocy na całe gardło? Pomocy! Przecież to jest absurdalne. Krzycze się pomocy, a nie mówi pomocy. Ale dobra, niech już będzie mówi. Wtedy kazałem mu iść dalej, ale dziwne to było, że nie było żadnego domu, tylko płaska ziemia bez niczego. To jest totalnie do dupy opisane. Wtedy, gdy szedł, zobaczyłem krwawiące sowy na ziemi. Naprawdę się przeraziłem i postanowiłem znowu iść dalej. Wtedy Bubsy wyskoczył na mnie i migała czerwona dioda i ukazał mi się napis What could possibly go wrong? Co może pójść nie tak? Co może pójść nie tak? Nie wiem, spierdoliłeś sobie całe życie grając w to gówno. Jak każda postać w tych gównianych pastach. Wtedy zobaczyłem, że ktoś puka do mych drzwi. A to był Bubsy z krwią i ostrymi zębami. Wtedy wyciągnął nóż. I wtedy uciekłem, wyciągnąłem kartridż i go spaliłem i Bubsy umarł. Trafiłem do szpitala psychiatrycznego i po 6 latach terapii przestałem się bać Bubsy Bobcata i SNESa. To jest cała pasta. To jest cała pasta. I co ja mogę o niej powiedzieć? Jest to chyba największy kaszalot z tych wszystkich past, których teraz przeczytałem. Nie wiem, jak można zejść jeszcze niżej. To jest dosłowna kalka Sonica.exe. Tylko, że zamiast Sonika jest Bubsy, jest to jeszcze bardziej pogmatwane. No i już nie mówiąc, że interpunkcja i w ogóle ortografia w tej paście jest do dupy. To jest po prostu koszmarne, niestraszne i wstydziłbym się, jeżeli ja bym to napisał kiedyś. Naprawdę.
Jeżeli ja bym to kiedyś napisał, to bym się wstydził za to, nie? I bym zaczął zapierdalać na galerze. Oj, o mój Boże, dobra, lecimy dalej. Musiałem sobie trochę odsapnąć, bo już mi się plątał język, ale walić. Let's go! Pewnej pochmurnej soboty moi rodzice wraz z moją starszą siostrą wyjechali do rodziny. Uznali, że mogę zostać sam w domu, gdyż nie jestem już małym dzieckiem. Wow! Ale kurwa dorosły się znalazł. W tym samym domu mieszka moja babcia z dziadkiem. No to nie jesteś sam w domu. Co prawda u mnie jest podobnie, że zazwyczaj rodzice są w pracy i są tylko dziadkowie. Ale to już szczegół. Czyli tak naprawdę autor kłamie po prostu. No, co ja mogę powiedzieć? No, autor po prostu kłamie na samym początku, że jest sam, a tak naprawdę sam nie jest, no bo jest z dziadkami i tak dalej. Więc, wracając do tematu, nudząc się na... Nudząc się jak mops, postanowiłem zadzwonić do mojego kolegi Michała, którego swędzi pała. Przepraszam, musiałem. I zaprosić go na noc. Zgodził się bez najmniejszego oporu. Około godziny 15:30 był już u mnie w domu i próbowaliśmy znaleźć sobie jakąś rozrywkę. No to ja bym na ich miejscu po prostu odpalił coś na konsoli. I tyle, no. W sumie granie w gry to chyba jedna z takich podstawowych rozrywek, no co ja mogę powiedzieć. Chociaż kto tam woli, inni wolą układać puzzle czy tam rysować razem. Ja tam nie wnikam. Przeglądając sklep internetowy Allegro trafiliśmy na wiele naprawdę Okej, dobra, to jest jedna z tych past. Przeglądając sklep internetowy Allegro trafiliśmy na wiele naprawdę dziwnych aukcji. Przyszedł nam do głowy pomysł, aby wystawić coś na sprzedaży. Na sprzedaż, a nie sprzedaży. To jest błąd w ogóle. W pewnej chwili Michał powiedział mi, żebyśmy wystawili swoje dusze i zobaczyli, za ile zapłacą za coś, czego nigdy nie zobaczą, nie pozyskają. Ja pierdolę. Serio? Niczego bardziej oryginalnego nie umieliście wymyśleć? Poza tym Allegro banuje za takie gówniane aukcje, jak na przykład, nie wiem, gówno sąsiadki. Bo przecież to jest absurdalne. To nie jest OLX, gdzie możesz sprzedawać wykałaczki, kurwa. Chociaż kto wie, inni na przykład wykałaczki kupują przez Allegro. Nie wiem po co. W pierwszej chwili pomyślałem, że coś mu odbiło, ale po dłuższym zastanowieniu się uznałem, że to może być fajna zabawa. No i oczywiście możecie też stracić konto, jeżeli nie czytaliście zasad używania Allegro. Chociaż kto to czyta? No ale praktycznie na każdych stronach aukcyjnych jest dużo zasad typu, że nie można wstawiać aukcji, które są po prostu głupie i tyle. Chociaż nie wiem. Tak już powiem off topic, że ostatnio na Allegro znalazłem faktycznie jakieś głupie aukcje, oczywiście w archiwum. No i jest się z czego śmiać. I tyle. Aukcję rozpoczęliśmy natychmiast, a cenę początkową ustaliliśmy na 10 zł. Ja pierdolę, no to powiem wam, że bardzo dużo się cenicie, 10 zł. Zadowoleni z solidnej pracy postanowiliśmy, że będziemy grać na konsoli PlayStation 3. No w sumie, no dobra, okej. Wystawili jakieś gówno na Allegro i zaczęli grać na konsoli. To czemu nie mogli wcześniej tego zrobić? Wiem czemu, ponieważ pasta nie miałaby sensu i ta sytuacja by się nigdy nie zdarzyła. Gdy tak graliśmy, nie zauważyliśmy upływającego czasu, musieliśmy pójść spać. No i poszli spać. Nie no.
bo była już późna godzina, a mieliśmy jeszcze do odrobienia lekcje. Oto kurwa powinniście je wcześniej odrobić, jebane nieroby. Tej nocy źle spałem. Zasnąłem około godziny 3 w nocy, przepraszam. Zasnąłem około godziny 3 w nocy i w ogóle budziłem się przerażony, nie wiedząc czemu. Aha, dobra, spoko. Ja bardzo rozumiem. Polska język trudna być. Śniło mi się na przykład, że gram w gry komputerowe, nie wiedząc czemu nagle się obudziłem z ciężkim oddechem. Też graliście na konsoli. Jakby to był jakiś koszmar. Koszmarem jest granie na PC-cie? Od kiedy? Następnego dnia na śniadaniu rozmawiałem o tym z Michałem. Gdy wyjawił mi, że on miał podobnie, wystraszyliśmy się nie na żarty. No debile. Boją się snu, gdzie grali w gry. Grali w gierki na PC-cie. Co? Gdy się uspokoiliśmy, zaczęliśmy znowu grać na konsoli. A potem odpaliśmy komputer i weszliśmy na stronę Allegro. Chwila, no to... Wpierw wam się śni w ogóle, że graliście na PC-cie, a jedyne co na tym komputerze robiliście, to... Wsadziliście w swoje dusze jakby jako aukcja na Allegro. Przecież to nie ma sensu. Ale chuj wie, różne rzeczy mogą się śnić, no to co ja tam wiem. By zobaczyć, jak tam nasza aukcja. Na razie były tylko dwa oferty. 12 i 13 zł. Wow, ale tanio. Uznaliśmy, że ten kraj jest pełen niezbyt ogarniętych ludzi. Nie wiedzieliśmy, jak to się skończy ta aukcja. To jest licytacja tak zwana. Aukcja na Allegro. Jest to produkt wstawiony za cenę taką, jaką ty chcesz i ona się nie zmienia, chyba że, nie wiem, zmienisz ją kiedy chcesz. A licytacja to jest wystawienie danego produktu i ludzie podbijają sobie, nie wiem, o 1 zł, o kilka tam tysięcy nawet, chociaż nie wiem kto to robi. To jest licytacja, a nie aukcja. Jeżeli robisz pastę, która sama nawiązuje do strony Allegro, to weź przynajmniej ogarnij, że to nie są aukcje, tylko licytacje. O mój Boże. Ja nawet sam często używam Allegro i wiem o takich prostych rzeczach. To nie trzeba być debilem, żeby to ogarnąć. 2 dni później, gdy wracaliśmy ze szkoły, podszedł do nas mężczyzna z zachrypniętym głosem i oznajmił nam, że wygrał naszą aukcję. Licytację! Wręczył nam pieniądze i pokazał papiery z Allegro. Chciałem zaprotestować, ale w tym człowieku było coś dziwnego. Gdy spojrzał mi w oczy, zaburowało mnie. Wow, czy to... Szatan, pan zniszczenia, gwiazda zaranna, antychryst, diabeł, bies, lucyfer, książę ciemności, Belzebub, upadły anioł, kusiciel, Belial, lewiatan, wielki smok, król babilońskiego, władcy Tyru, kusiciel, syn zatracenia, ojciec kłamstwa, przechuj w chuj nad najchujowsze chuje? To jest on? Wow, nie wiedziałem. Bardzo trudno się domyślić. Chyba o niego chodzi. Zaraz się dowiemy. Z budzącym grozę uśmiechem oznajmił, że towar zgłosi się w odpowiednim czasie. Szybko poszliśmy do domu Michała sprawdzić aukcję. W pewnym momencie oznajmił mi, że aukcję wygrała jakaś Lucy. Ha, 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 bo wiecie, Lucy to jest skrót od słowa Lucyfer! Weszliśmy na jej profil, by zobaczyć, kto to w ogóle jest. Nazwa użytkownika brzmiała Lucy. Fair. No, zgadłem w ogóle! O kurwa! O kurwa! Mówiłem, że to jest szatan, pan zniszczenia, gwiazda zaranna, antychryst, diabeł, bies, lucyfer, książę ciemności, Belzebu, upadły anioł, kusiciel, Belial, lewiatan, wielki smok, król babilońskiego, władcy Tyru, kusiciel, syn zatracenia, ojciec kłamstwa, przechuj w chuj, nad najchujowsze chuje. Ja wiedziałem, że to jest on. No to było tak przewidywalne? Nie. O mój Boże!
Od tego dnia żyję w strachu. Nie wiem, kim była ta osoba, którą spotkaliśmy w drodze do szkoły i nie chcę się tego dowiedzieć. Żałuję teraz, że dałem się namówić na tak głupią licytację. Tak bardzo się boję. O mój Boże. O kurwa. Nie wiem, osoba, która pisała tą pastę, była na jakimś ostrym kwasie, nie? Jak jest, czy jestem ogarnąć, że sny mogą być różne, wiadomo. Jeżeli chodzi o sny, to po prostu nasz mózg lubi po prostu płatać nam figle, jeżeli o to chodzi. Więc jeszcze to jestem w stanie zrozumieć. Czego nie jestem w stanie zrozumieć, to że aukcja jest tutaj zamieniona... Nie, licytacja jest tutaj zamieniona na aukcję. Jak już mówiłem, aukcja, a licytacja to nie jest to samo na Allegro. Może to brzmi trochę podobnie, ale uwierzcie mi, wcale tak nie jest. O Jezus Maria. Nie wiem. Idziemy dalej po prostu, bo mi się nie chce tego tłumaczyć, okej? Notka od autora. Oto moja pierwsza pasta. No to jeżeli jest pierwsza, no to możemy się spodziewać, co to będzie. Ale dobra, już nie wchodzę w szczegóły. Lecimy. Prolog. Pewien chłopak grał sobie w Minecrafta. Znowu o Minecrafcie, nieźle. Był uzależniony, lecz nikt o tym nie wiedział. Ponieważ... Na chuj ktoś miałby się interesować jego problemami, jeżeli sam sobie nie da rady pomóc? Chyba, że ma chujowych rodziców, okej? Okay? To jedynie mogę współczuć. Wszedł na serwer. Jednak był tam tylko jeden gracz o niku Anonim. No kurwa, bardzo oryginalne. Ponieważ chłopak nie lubił być samotny, odpisał do niego: cześć. Jestem Michał. Nie no... Cześć. Odpowiedź Anonima była dziwna. Jesteś uzależniony? Co cię to obchodzi? No właśnie, co cię to obchodzi, skurwysynu? Zajmij się swoimi problemami. Grałem na tych serwerach co ty, a nawet tego nie wiedziałeś. Co kurwa? Co kurwa? Gościu, masz dosłownie nick Anonymous. To... Po chuja go to niby obchodzi, że obserwowałeś go na serwerach, jebany stalkerze. Wytyfy. Chłopak przestraszył się gracza, słyszał legendy o Herobrine, ale nigdy nie wiedział o czymś takim. Więc napisał: wychodzę. Już wychodzisz? Ledwo co wbiłeś i w dodatku na to nic nie poradzisz. To jest kurwa bez sensu. Na co? Mógłbyś odwracać się za siebie, zaglądać wszędzie, sprawdzać serwery, a nigdy mnie już nie znajdziesz. Lecz zawsze będę tam, gdzie ty! Kurwa, ale mrocznie się zrobiło. Epilog. Chłopak nie mógł wytrzymać. Wyszedł z serwera i wyłączył Minecrafta. Chłopak nie mógł wytrzymać. Wyszedł z serwera i wyłączył Minecrafta. Postanowił dla odprężenia zagrać w GTA 5. Wow, jaki burżuj. Włączył grę i wbił na serwer, na którym grali jego koledzy. Jednak jedyny gracz, który grał na tym serwerze, miał nick Anonim. No patrz, jaki stalker, widzisz? Chłopak nie wytrzymał po raz kurwa kolejny. Ile tutaj kurwa on nie mógł wytrzymać? No już kurwa drugi raz nie mógł wytrzymać. Wyłączył grę. Jednak wiedział, że musi się odprężyć. Co za typo, kurwa. Nie zapaliła mu się przypadkiem jakaś czerwona lampka, że jeżeli tam jest on tam, gdzie on jest, to najlepiej kurwa się gdzieś zamknąć i nie grać w tej jebane gierki? Powinna mu się jakaś czerwona lampka zapalić, kurwa? Nie wiem, może coś mu nie styka pomiędzy jego nerwami i mózgiem. Ale już nie będę kwestionował głupoty. Postanowi włączyć Metina 2. Ło, szacun. Lecz kiedy odpalił Metina, coś go ukuło w plecy. Było to strasznie ostre. Był to nóż! Chłopak padł martwy.
Przyjechała policja, jeden z funkcjonariuszy wszedł do pokoju, było tam mnóstwo krwi, martwe ciało chłopca i zakrwawiony nóż. I to jest cała pasta. Powiem w skrócie. To jest jeszcze mega krótkie. Nie wiem, czy krótsze od poprzednich. Ale... O kurwa mać. To jest koszmarnie napisane. Ja rozumiem, że to jest pierwsza pasta. Ale nie powinna ona tak wyglądać. Według mnie. O, dobra, nieważne. Let's go to another one. Ta historia zaczęła się w 1890 roku przy jednym z opuszczonych domów na obrzeżach Anglii. Okej, okay, czyli pod koniec czasów wiktoriańskich, jak się nie mylę. Pewien chłopiec o imieniu Sam był sierotą. Żył na ulicy w skrajnej nędzy i ubóstwie, bo czemu by kurwa nie? Pewnie uciekł z domu i chuj, albo nie wiem, rodzice go nie kochali, a ojciec kochał, ale nie tak jak on by tego chciał. Codziennie doskwierał mu głód i pragnienie. Pewnej zimnej nocy, znowu śpiąc na ulicy... Kurwa, przypadkiem nie było tam w tych czasach jakichś tam, nie wiem... Sierocińców na przykład? Pewnej zimnej nocy, znowu śpiąc na ulicy, zauważył dziwny zarys postaci stojący nieopodal niego. Nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że postać wyglądała jakby miała skrzydła. Sam powoli wstał i przyglądał się postaci. Przypominał sobie starą legendę opowiadającą o czarnym aniele. O kurwa, jakie to jest edgy. Legenda ta opowiadała o losie anioła odrzuconego przez innych aniołów z powodu koloru jego skrzydeł. Po chuj? Nie wiem. Były czarne. Anioł pogrążony w smutku przybył na ziemię. Smutek z czasem zmienił się w złość. Podobno każdej nocy zabija on jedną osobę, by zapomnieć o swoim losie. Co kurwa? Co tu się odpierdala? A na chuj on miałby mordować kurwa jebanych ludzi za to, że mu kurwa w życiu nie wyszło, jeżeli można tak powiedzieć. Ja nie wiem, to jest dla mnie chujnią trochę. By patrzeć jak inni cierpią tak samo jak on. A no tak, zapomniałem, edgy postać. Samowi zrobiło się słabo. Chciał powoli odejść od miejsca, w którym znajdowała się postać. Niestety, nadepnął on na szkło znajdujące się za nim. Oczywiście. Oczywiście, kurwa. Niech nie patrzy pod nogi podczas spierdalania, po czemu nie. Postać usłyszała ten dźwięk. Rozprostowała skrzydła i uniosła się trochę w górę, by móc zobaczyć zagrożenie. Światło księżyca oświetliło postać, Sam ujrzał dziewczynę z krótkimi brązowymi włosami, białą elegancką koszulą i czarnymi spodniami. Co tu się odpierdala? Kim jesteś? Zapytała postać. O, przynajmniej tu jest... Przynajmniej w tej paście widać kto mówi, kto nie mówi. W tamtej paście tylko było kurwa kursywą napisane. Także szacun za to akurat. Ja jestem nikim. Przeraził się wzroku anioła, był on zimny i pozbawiony emocji. Boisz się? Proszę nie zabijaj mnie. Z oczu zaczęły mu lecieć łzy. Czemu miałabym to robić? Dobre pytanie, wiesz? Bo jesteś czarnym aniołem, zabijesz dla zabawy. Legendy kłamią, nie zabijam dla zabawy. To czemu to robisz? Bo wy wszyscy kłamiecie. Co tu się odpierdala? Mózg mi wybucha. Ja nie jestem w stanie ogarnąć, co tu się odpierdala w tej paście, dosłownie. Wtedy właśnie z oczu, nosa, uszu i ust sama zaczęła lecieć krew. No i na chuja mordujesz go, kurwa?
Po chwili chłopak padł na ziemię nieżywy. No na chuj go kurwa mordujesz, debilu. Wszyscy kłamiecie. Myślała odlatując w nieznanym kierunku. Czemu wy wszyscy kłamiecie? Myślała i myślała, aż w pewnym momencie zaczęły lecieć z jej oczu łzy. Zrozumiała, że jeśli chce zmienić świat na lepszy, to musi zabić wszystkich kłamców, a przecież wszyscy kłamią. Ja mam tutaj tylko jedno do powiedzenia w tej paście. Co tu się odpierdala? Powiem tak. Mogło być lepiej. Jakościowo może nie leży aż tak, ale nie jest to też jakoś wybitnie dobre, powiem szczerze. Oczywiście nasza postać jest pieprzoną niezdarą, nie wiemy kim jest. Jest jakiś czarny anioł, który go zapierdala i to wszystko, nic nam nic nie wyjaśnia. Straszne to nie jest. Może by prędzej przedszkolaka by przestraszyło, żeby potem nie spało po nocach. O kurwa mać! Nie wiem do czego to doszło. Ja naprawdę nie wiem do czego to doszło, że zaczynam czytać pastę o pierdolonym Fortnite'cie, okej? O mój Boże. Dobra, czas przejść przez to pierdolone ganwo. Tak, wiem, że mi nie uwierzycie, ale jest to prawda! Zamknij ryj. Przez tę głupią grę za chwilę umrę! Zamknij kurwa ryj. Ale przejdźmy do rzeczy. Fortnite grałem od ponad 2 lat. Dokładnie od końcówki 3. sezonu. Już wtedy była to moja ulubiona gierka. Współczuję ci. Szczerze ci współczuję. Kilka tygodni temu zamawiałem przez internet nowego pada. A że był z Japonii, dostałem go dopiero wczoraj. Okej, nawet nie napisał kiedy go kupił. Pewnie zamówił przedwczoraj i wczoraj go dostał. Nie wiem, ma pewnie jakieś układy z cieniami Jarnami, przywożą mu kurwa wcześniej. Kiedy go otworzyłem, znalazłem także w nim pendrive. Stwierdziłem, że służy on do grania z pada na urządzeniach bez Bluetootha. Ale kiedy go podłączyłem, okazało się, że jest na nim plik. Fortnite Season 666. Oczywiście, że trzeba dodać 3 szóstki, ponieważ gdyby ich nie było, to by nie było wiadomo, że to coś zostało stworzone przez szatana, pana zniszczenia, gwiazdy zarannej, antychrysta, diabła, psa, lucyfera, księcia ciemności, Belzebuba, upadłego anioła, kusiciela, Beliala, Lewiatana, wielkiego smoka, króla babilońskiego, władcy Tyru, kusiciela, syna zatracenia, ojca kłamstwa, przechuja w chuj nad najchujowsze chuje. Naprawdę. Inaczej by nie było wiadomo, że to przez niego zostało stworzone, prawda? Ja pierdolę. W tamtym momencie pomyślałem, że w ramach gratisu została dołączona jakaś fanowska wersja. Co kurwa? Byłem zmęczony, więc poszedłem spać. Nawet nie sprawdzi tego pliku na szybko, tylko od razu poszedł spać. Spoko. Obudziłem się o 3 w nocy. 3 w nocy, kurwa. Bo wiecie... Godzina duchów! Nie mogłem znowu zasnąć. Postanowiłem zagrać w grę dołączoną do pendrive'a. Oczywiście nie działało. Zmieniłem nazw pliku na Fortnite Season 666.exe. Wow, kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał, że będzie... Specjalnie dopisane EXE. Słuchajcie, EXE nie jest straszne. EXE to jest rozszerzenie pliku. Ja wam kurwa powiem, co to jest EXE, drodzy autorzy past. Dat EXE. Rozszerzenie nazwy pliku wykonywalnego w systemach Microsoft Windows, MS-DOS oraz OS2. Pliki o tym rozszerzeniu w zamierzeniu zawierają przede wszystkim skompilowany kod maszynowy programu, choć może zawierać także inne zasoby. To jest EXE.
EXE nie oznacza, że coś będzie straszne, bo to jest nazwa pliku wykonywalnego. Czemu trzeba na siłę wciskać te EXE? Ja pierdolę. Nie jestem informatykiem, ale kurwa mać. Pewnie każdy informatyk by się teraz przewracał w grobie, jakby to zobaczył. Spróbowałem znowu odpalić. Działał pierwszy ekran wczytywania. Przedstawiał skiny demonów, diabłów, szkieletów, zombie oraz innych potworów i bardzo ciężko rannych ludzi. Krwawa krew 3. No, mamy właśnie tekstowe gore, jak widzicie. Jeden miał flaki na wierzchu. Co się tu odkurwia? Inny z kolei był obdarty ze skóry. Miejscami były widoczne kości. W tamtym momencie myślałem, że jakiś fan stworzył własną wersję, a motywem przewodnim sezonu były straszne rzeczy. No, tak, oczywiście. Kurwa, zajebał od Epika cały kod Fortnite'a i zrobił sobie własną wersję sezonu, kurwa, o nazwie 666. Tak to właśnie wygląda. Ja pierdolę. Następny ekran wczytywania niezbyt różnił się od tamtego normalnego. Ale był czarno-czerwony i cały w krwi. Nie miałem wyboru trybu. Od razu dało mnie do lobby Battle Royale. Zaraz będziemy robili tutaj let's playa. Nie miałem wyboru trybu. Od razu dało mnie do lobby Battle Royale. Miałem tylko przycisk graj, żadnego wyboru, czy chcę grać w parach, ani szafki, sklepu itp. Powiem, że nie wiem, o chuj tu chodzi. Szczerze, nie gram w drewutnie, bo nie mam potrzeby. Moim nickiem było moje imię, a skin przypominał mnie. Dziwne, bardzo dziwne. Ja bym może wyłączył tą grę i bym ją rozpierdolił, bo po chuj się wpierdalać w tarapaty. Po chuj. W tym momencie pokazało mi, że nie mam internetu. Kurde, ale nie wywaliło mnie z gry. Pomyślałem, że ta gra nie wymaga internetu. W końcu to tylko fanowska gra zapisana na pendrive i dołączona do pada. No, pewnie ktoś chciał wcisnąć komuś jakiś kaszalot po prostu, żeby straszyć debili, jak ty. Kliknąłem graj, od razu znalazłem się w lokacji, nazywała się Miejsce Katastrofy. Nie mogłem zobaczyć mapy, w tej lokacji był rozbity bus bojowy, wszędzie mnóstwo zwłok, jakieś ruiny, a naprzeciwko nich cmentarz. Ja wyobrażam sobie, jak... Kurwa, ja sobie to wyobrażam, jakby to w pęcie wyglądało już, nie? Zobaczyłem jakąś klapę. Otwarłem ją i wszedłem. Były tam katakuby. Wszedłem paręnaście metrów, wtedy włączył się filmik. Przedstawiał on faceta w stroju Bambika, oblanego kwasem przez jakiegoś mężczyznę w czarnej kurtce i kominiarce. Wszystko wyglądało tak realistycznie! Dobrze, że nie to drugie słowo. Że miałem pewność, że nagranie jest prawdziwe. Wtedy, kiedy krzyki ustały, a kiedy to się stało, uznałem, że torturowany nie żyje, a wtem oprawca krzyknął "You next!". Miał rosyjski akcent. Okej, spoko. Wysyłka z Japonii, przypominam. Wyjrzałem przez okno, zobaczyłem kilku ludzi ubranych identycznie jak ten bandyta z filmu, z siekierami i butelkami kwasu. Kręcą się koło drzwi i Boże, zaczęli je wyważać. Piszę to, żeby was ostrzec, nie kupujcie padów z Japonii, a jeśli będziecie musieli, to nie korzystajcie z dołączonych pendrive'ów. Oni weszli do środku, aby miło było sobie pograć. O kurwa. Bo no typowa pasta no. Odpala sobie gierkę. Wysyłka z Japonii, przypominam. Jakieś typo z Rosji. Jakieś typy z Rosji prawdopodobnie w balaklawach bijają mu na chatę, bo obejrzał jakieś gówno, czy tam zagrał w gierkę. O co tu kurwa chodzi? Nie wiem. Mnie to po prostu śmieszy. Śmieszy mnie głupota autora, że zrobił po prostu kopiuj-wklej
że pozmieniał coś, co miało być dobre w zamyśle oczywiście autora, ale wyszło, uwaga, gówno. O mój kurwa Boże. Aż sobie coś otworzę do picia, bo będzie tutaj trochę po patusiarsku. Chwila. Ała, kurwa! O! Nie powiem wam, co piję, ale mogę tylko powiedzieć, że to energetyk. Dobra, lecimy. Mam problem, który dręczy mnie od 10 lat. Może was to rozśmieszy, bo to przez omegle. Na co ty, gościu, podawałeś swój adres mieszkania na przykład? Tu się jebnij. Miałem 10 lat. Taki mały skurczybyk jak wy teraz. Skąd ty kurwa wiesz, ile mam lat, człowieku? Skąd ty wiesz, ile ja mam lat? Drogi autorze, skąd wiesz, jaka osoba będzie czytać twoje wysrywy? Miałem parcie, aby zacząć trollować ludzi na Omegle. Jak prawowity pato streamer. To był wtorek, o ile dobrze pamiętam. Była godzina 20. Kiedy skończyłem się uczyć, spakowałem swój plecak i jak co wieczór włączyłem komputer. Przeglądałem Facebooka, YouTube, CDA. Nagle poczułem parcie. Powtórzenie. Aby wejść na Omegle. W końcu tam ludzie trolują i można fajnie się pośmiać. Może zrobisz jeszcze cosplaya Magikarpia? Dobra. A! Co mam do stracenia? Wchodzę! Wpisałem kategorię ABC. Nie wiem, ja się nie orientuję, ale dla mnie to brzmi jak jakaś kategoria dla pedofili czy coś. Nie wiem, nie mnie oceniać, brzmi to dziwnie trochę. Rozmawiam z pierwszą osobą, drugą, trzecią, piątą, szóstą i tak dalej. Dziwicie się, dlaczego nie ma czwartej osoby? Wytłumaczę wam. Z trzecią osobą, jak zwykle się dzieje, dochodzi do rozłączenia. No nic, lecimy dalej. Pomyślałem, ucieszony rozmową z obcymi. Ekran czwartej osoby był cały czarny. Nie przejąłem się, bo pierwsza osoba, z jaką rozmawiałem, też tak miała z powodu braku kamery. No, inni nie mają takich luksusów. A z tego co wiem, to jest takie coś jak OMETV na telefonie. Ten materiał nie jest sponsorowany przez Omegle. Nagle pojawił się biały ekran ze ścięciami, jak to bywa, ze słabym internetem. Kamera stawała się coraz bardziej wyraźniejsza, powoli z konturu mogłem się domyślić, że to jest twarz. Napisałem siemka. I nic. Pisze dalej. Jesteś? Dalej nic. Miałem się rozłączyć, gdy nagle odpisał. Eusostanas. Nie wiem, jak to się czyta. Sprawdziłem w tłumaczu angielsko-polskim. Nic. A to się dziwisz? Kurwa, to nawet nie jest po angielsku, ty jebany imbecylu. Następnie portugalsko-polski. Jest, lecz może nie ucieszyłem się, jak powinienem. Nagle wyszła następna wiadomość, która brzmiała następująco. Vamos jogar un do vital bono. Nie wiem, jak to się czyta. W ogóle tutaj będzie napisane na ekranie, bo szczerze kaleczę ten język portugalski. I chyba nie trzeba się dziwić czemu. Znów to sprawdziłem. Gdy z powrotem włączyłem Omegle, użytkownik się rozłączył. No dobra, pewnie się mnie przestraszy. Pomyślałem. Już bez dziwnych rzeczy dalej siedziałem na Omegle, a potem położyłem się spać. Jak kurwa każda postać w pastach, kurwa robi coś, idzie spać i chuj. Obudziłem się w środku nocy. Moje przerażenie było nie do opisania. Mój komputer był włączony, a dokładniej Omegle z tym samym użytkownikiem. Gdy poszedłem do komputera, widniał już dwie wiadomości. Acorda meu fijo oraz espera for de vieriaso. Kurwa, to jest po prostu pojebane, okej? Okay? Znaczy ja wiem, to jest inny język, ale no... Ja tego po prostu czytać nie umiem, okej? Okay? Przetłumaczyłem to w tłumaczu. Obudź się, synu,
Co kurwa? Obudź się, synu, zabawa czeka. Dla dzieci wykorzystywanych seksualnie, dzieciństwo może być koszmarem na całe życie. Wyciągnąłem szybko baterię z tyłu laptopa, lecz komputer się nie wyłączył. Co to kurwa za jakieś pojebane moce z Matrixa? Może rozpierdol młotkiem kurwa tego laptopa, albo nie wiem, odłącz go od kabla. Bo jeżeli masz laptop podłączony do kabla, to chuja to da, że wyciągniesz baterię. Taki protip. No Jezu. Nagle dostałem nową wiadomość. Tao Facili de Sera Villar de Mim. Znaczyła, tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. To czemu wcześniej nam nie tłumaczyłeś, autorze, przynajmniej? No bo kurwa, co ja samemu mam iść kurwa w tłumacza i kurwa tłumaczyć sobie, co dane te wysrywy znaczą? Chuj, mnie to obchodzi! Tak naprawdę. Ja nie będę sobie samemu sprawdzał rzeczy, gościu. Nie wiedziałem, co robić. Wybiegłem z pokoju i pobiegłem do sypialni rodziców. Ich tam nie było. Stali na balkonie. Choć to nie miało żadnego sensu, bo były 2 stopnie. Mówili coś w równym tempie i tym samym tonem. Podszedłem i usłyszałem ABC, 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 ABC. To nie byli oni. No shit, Sherlock. Sam nie wiedziałem, kto to był. Więcej tej nocy nie pamiętam. Ocknąłem się rano w moim pokoju. Leżałem na czymś twardym, był to mój laptop, lecz jakiś inny leżał na moim biurku. Teraz, gdy mam 20 lat, nie zamierzam już nigdy włączyć Omegle. Mam teraz takiego poker face'a na ryju, że to chuj. I z tą pokerową twarzą przejdźmy do kolejnej pasty. Kurwa jego mać. Dawno nie było żadnego killerowego ścierwa, więc... Hell yeah, let's fucking go! Cześć, jestem Marta. Moje nazwisko to Smile. Mam 14 lat i opowiem wam moją historię. No, powiem tak. 14 lat to no wiek dla typowych edgy dzieciaków killerów, więc no chyba dobrze trafiliśmy. Na sam początek mój pseudonim to Miss Smile. Zaczynajmy. No nie trudno się domyślić, jeżeli nazwa pasty się nazywa dosłownie Miss Smile. Kurwa, milion IQ. Dobra. Lecimy dalej. Miałam około 6 do 7 lat. Już nie pamiętam. Mieszkałem w małej wsi koło lasu. W lesie ludzie znikali w tajemniczych okolicznościach. Z okna mojego pokoju las był dobrze widoczny, więc pewnego razu wziąłem lalkę w rękę i wyszłam przez nie. Okej, okay, przez nie, ale chuj wie przez co? O kurwa, przepraszam. Sorry, jestem świnią. Gdzie ja to skończyłem? Szłam dosyć jasną ścieżką, ale ledwo co widziałam. To czemu nie wzięłaś latarki? Ale chuj, wzięła jebaną lalkę, ponieważ czemu nie? Ja pierdolę. Nagle zboczyłem ze ścieżki i wywróciłem się o korzeń. Coś mi pomogło wstać, ale kiedy już wstałam, nikogo nie było. Zauważyłam jakieś kartki na drzewach, ale wtedy z czytaniem miałem problemy. Nagle za drzewa wyskoczył mężczyzna na około lat 30 z piłą? What? Dobra, ja już myślałem, że to jest kolejna pasta, która ma być czymś, co jest związane ze Slenderem, ale dobra. Gościu z piłą mi już totalnie nie pasuje, nie? Myślałem, że ta Marta będzie kolejnym jebanym Proximusem i będzie też mordować każdego. Rzuciłam w niego lalką i zacząłem biec. Dobiegłam do jeziorka w środku lasu. Przykucnęłam przy nim na trawie i patrzyłam na wodę.
mrugnęła mi, co się zmieniło. Jakaś uśmiechnięta blada twarz wpatrywała się we mnie spod powierzchni wody. Wstałam i zaczęłam biec. Powtórzenie. Wpadłam w drzewo i zauważyłam ją. Miała ona rude, krótkie włosy, niebieską spódniczkę, białą koszulkę na ramionczkach i trampki. Miała bladą cerę, a samej niej ciekła woda. Postanowiłam pobiec w prawo. Jakimś cudem o późnej godzinie trafiłam do domu, weszłam z powrotem oknem. Co tu się odpierdala? Poszła sobie od tak do lasu, żeby sobie, kurwa, zobaczyć, jak to jest, że ludzie znikają i tak dalej. Nagle się, kurwa, okazuje, że ktoś jej, kurwa, pomaga stać, jak się wypierdoliła. Potem tam nikogo nie było. Potem, kurwa, zaczęła spierdalać. Jakiś, kurwa, typo w ogóle z piłą. O chuj tu chodzi? Potem jakaś baba z białą koszulą i trampkami, z bladą cerą, kurwa mać, pewnie kolejny jakiś Jeff Ozieb. Nie wiem, dla mnie... O kurwa, ale voice crack. Dla mnie to jest po prostu... popierdolone i tyle. Miałam już chyba około 10 lat. I codziennie widziałam jakąś lalkę z nożyczkami przy mojej twarzy? What? Natomiast kiedy odwiedzałam siostrę, jej lalki patrzyły się na mnie wzrokiem mówiąc: to twoja ostatnia godzina życia? Byłam... No widzisz, nawet lalki ją, kurwa, nienawidzą. Byłam do tego już przyzwyczajona, gdy miałam gdzieś 11 lat, zaczęło się piekło. Obudziłam ojca w nocy, a on zaczął mnie bić, dusić i rzucać o ściany. Wtedy nie wytrzymałam i wstałam z podłogi, podniosłam nóż, który leżał nieopodal, i podeszłam do ojca. Kurwa mać, jaka patologia w ogóle. Ja to sobie... Kurwa, co? Obudziła ojca. I kurwa ten ojciec zaczął ją napierdalać, dusić i rzucać, kurwa, o ściany. Co jest, kurwa? Ale patologia. No powiem tak. Zapomniałem, w gównianych pastach patologia jest motywem przewodnim. I patologia przecież ma usprawiedliwiać na przykład śmierć starego lub śmierć matki, prawda? Bachorze, co ty robisz? Odłóż ten nóż! Nie no, dobra, już na serio. Bachorze, co chcesz zrobić? Tato, chcę uczynić tą noc piękną. Ja pierdolę, to brzmi jak kolejny jakiś tekst pierdolonego killera, edgy dzieciaka, który chce, żeby wszystko dla niego było jak najlepsze, mordując, kurwa, ludzi. Wracając. Ani mi się waż do mnie zbliżać. W tym momencie podeszłam, zignorowałam go, zacząłem się odsuwać, ale nie udało mu się. Wbiłam mu nóż w gardło i szybkim ruchem wyciągnęłam. Serio? Wbić nóż w gardło? Kurwa, co? Nie lepiej komuś poderżnąć? Cięcie tak zwane? Kurwa, przecież potem trudno wyciągnąć takie ostrze z ciała, jak się gdzieś zaklinuje w szyi na przykład. No kurwa mać. Widać, ktoś nie jest dobry ogólnie, jeżeli chodzi o fizykę. Jeżeli można to pod fizykę jakoś, nie wiem, przełożyć na fizykę? Jeżeli dobrze mówię? Oglądałam uważnie, jak upada na kolana. Gdy już upadł, dźgnęłam go parę razy w brzuch. Wykrwawił się. No ale po chuj, przecież poderżnęłaś mu gardło, ja pierdolę. Zaczęłam pisać jego krwią na ścianie: to szczęśliwa noc. Wow, ale to poetyckie. Poetico. A na twarzy namalowałam sobie nią uśmiech. Po 4 minutach krew zrobiła się czarna.
czarna kurwa, zeschnięta jak już. I na mojej twarzy i na ścianie jedynie małe skrawki napisu były czerwone. Poszłam do lustra i zauważyłam swoją nową twarz. Miałam całe czarne oczy, czarny krwawy uśmiech i bladą skórę. Przypomina wam to coś? Bo nie, mi nic nie przypomina, naprawdę. To jest bardzo oryginalna postać. Jak śmiesz, Rikuru, mówić, że ta postać jest nieoryginalna, ty kurwo zabij... Moja brązowa grzywka opadła na twarz, a ja się śmiałam. Kurwa, jaki jebany emo-kid. Otworzyłam małą szafkę i znalazłam w niej sztylety. No skąd to się kurwa wzięło? Bosko! Będę kurwa dzikać ludzi! Znaczy nie, ja to tylko sobie dodałem po prostu dla fanu. Tylko to przeszło mi przez myśl. Jebana kurwa idiotka. Podniosłam sztylety i ruszyłam w stronę pokoju siostry. No ona jeszcze ją zapierdoli. Po chuj ja się pytam? Po chuja mordujesz ich wszystkich? Przecież to jest kurwa bezsensowne. Otworzyłam drzwi i podeszłam do siedzącej Natalki. Jeden sztylet wbiłam w jej szyję, drugi w głowę, trzeci w plecy, a czwarty w brzuch. Jak kurwa, ile ona miała tych sztyletów? Kurwa mać, co? Nieważne, nie będę tego kurwa kwestionował, bo to jest po prostu głupie. Zaczęła się wykrwawiać, a następnie napisałam na ścianie to co przy ojcu. No kurwa, widać, że wiek killera obowiązuje, jak widać. Chociaż nie, Jeff kurwa może mieć nawet po 8 lat i też może się zachowywać jak 30-latek, przecież nie. Chociaż kurwa, nie, dobra, nie będę tego kurwa kwestionował też jakoś, no bo ja kurwa nie wiem, jak to wygląda z Jeffem jeszcze, okej? Okay? Kurwa, okej. Podniosłam zwłoki i ruszyłam w stronę lasu. Wyrzuciłam je do jeziora, w tym momencie wszystko stało się dla mnie jasne. Schowałam nóż i sztylety do małej torby na ramię. Plusem było to, że mogłam mieć normalny wygląd, Plusem było to, że mogłam mieć normalny wygląd, jak i ten piękny. To zdanie nie ma sensu. Moja samoocena podniosła się o wiele w górę. Polecam kurwa psychologa, no chyba... Nie, dobra, wiesz co? Leć się kurwa na nogi, bo na głowę już za późno, okej? Okay? Mimo, że masz te 14 lat. Gdy miałem około 12 lat, poznałem chłopaka... Kurwa, czekaj! To w którym wieku... Czej, coś pojebałem? W którym wieku? Że w wieku 11 lat. To kurwa chyba jeszcze gorzej, ja tu pojebałem, przepraszam. Ona w wieku 11 lat zajebała swojego starego i siostrę. I kurwa... co? Ja pierdolę! Gdy miałam około 12 lat, poznałam chłopaka. Był o rok starszy i nazywał się Daniel. O jak kurwa... jaki kurwa macho. Żyło nam się dobrze do pewnego dnia. Raz, gdy powiedziałam, że idzie do kolegi, zgodziłam się. Ale co jest w tym, kurwa mać? Czemu za niego decydujesz, jakby? Niech sobie kurwa do tych kolegów idzie, wytyfy! Zmywaro. Minęło jednak 10 godzin, a on nie wrócił. Postanowiłam go namierzyć. Pojechałem pod jakiś dom. Nie wydaje mi się, żeby on należał do Kacpra. Pomyślałam... Do Kacpra, o kurwa, mój imiennik. Pomyślałam i weszłam do domu, przeszukiwałam pokoje, gdy zobaczyłam to. Całował się z jakąś dziewczyną, siedząc na kanapie. O nie! Dobra, i teraz wam może dam kilka minut na pomyślenie, co się stanie, co może się teraz stać, co Marta zrobi w takim momencie. Okej, czytam dalej. Podeszłam do nich trzymając za plecami sztylet.
Witam, gołębeczki! Miło wam się mnie zdradza? Zajebiście, nie? Marta, to nie tak. Tłumaczył się Daniel, ale zignorowałam go. Co ty tutaj robisz, suko? Wściekła się jego kochanka w cudzysłowie. Co kurwa, przecież oni mają 13, 14, 12 lat. Kochanka, kurwa? W takim wieku? Co kurwa? O Jezus Maria, to jest okropne. Ja przyszłam wam dać coś do zrozumienia. Najpierw pozbędę się ciebie, a potem tego gnoja. Wtedy pokazała się moja zła, piękniejsza część. Znowu miałam piękny uśmiech. No kurwa, dorównujesz tym ryjem do Jeffo Zjeba, takim paszczurzym ryjem, nie? Podeszłam do niej i wbiłam jej sztylet w serce. Wow, kurwa, coś dla odmiany. Szybko go wyciągnęłam i podeszłam do sparaliżowanego Daniela. Z nim zrobiłam tak samo. Napisałam ich krwią na ścianie, to szczęśliwa noc. Widać, nasza bohaterka ma obsesję na tym słowie. Wyszłam z pokoju, zaczęło mi się podobać nawet bardzo. Nie wiem, może rozpocznij mordować ludzi i robić z tego jakieś, nie wiem, amatorskie porno z gór. Oczywiście tylko żartuję, nie róbcie tak. Poszłam do swojego pokoju i przyodziałam szarą koszulkę na ramionczkach, czarną odpinaną bluzę z kapturem, dżinsy i glany. No, plus 4000 do bycia edgy. Już chyba bardziej edgy się być nie da, nie? Powiedzcie, że się nie da. Rozczesałam swoje długie do bioder brązowe włosy i wyszłam z domu. A nie, ma brązowe włosy, to jeszcze trzeba na czarno i będzie kurwa emo kidosek jak chuj. Wyszłam z domu. Usiadłam na dach jakiegoś bloku i wypatrywałam swoich ofiar. To by była moja historia. Oczywiście lalki spaliłaby i więcej mi nie przeszkadzały. Uważaj, wiem co teraz robisz i gdzie jesteś. Będziesz następny. Wypierdalaj. No i... Dobra. O chuj chodzi w tej paście, tak serio. O chuj w niej chodzi. Jest sobie jakaś Marta pojebana. Która ma 14 lat w ogóle. Gdzie są rodzice w ogóle? No zapomniałem, patologia. Jakaś typiara kurwa bez rodziców, bodajże, chodzi sobie i morduje. I nikt tego nie ogarnął, że hej, może jakieś dane kurwa jej? Nie wiem, może jakieś zostawi jakieś ślady? Nikt się tym nie interesuje kurwa, tą sprawą? Poza tym... W tej pasie coś jest wspominane o tym, że ludzie znikają w jakimś tam lesie, bo nie wiem, porywa ktoś ich. Jak to zostało wyjaśnione? Nie zostało w ogóle wyjaśnione. Tylko oczywiście Marta musi być tym numerem jeden, jeżeli chodzi o całokształt pasty. Nie no, rozumiem, że musi być, no ale przynajmniej wyjaśni, co się tam odpierdala w tym lesie. Że ludzie z nich... Ja pierdolę, muszę przestać pić. No jak mówiłem, no kurwa, wyjaśnij to, co tam się dzieje, no bo to jest kurwa koszmarne i tyle. Co tam się dzieje? Dalej kurwa. Oni mają 13, 12, 11 lat i ten Daniel kurwa zdradzał ją, tą Martę i kurwa ma kochankę w cudzysłowie kurwa. W jakim my kurwa świecie żyjemy? Świecie jebanych killerów? Powiem wam, że mnie łeb napierdala, jak to widzę, naprawdę. O Jezus Maria. Nie wiem, idę się położyć, pierdolę to. Pierdolę to kur... No i doszliśmy do końca naszego 1,5-godzinnego materiału. Och, ja pierdolę, dobrze, że to koniec. Mam dość.
Mam dość past na ten miesiąc. Ja muszę sobie znowu zrobić przerwę, bo nie dam rady tego czytać tak naprawdę. Nie dam rady tego czytać, bo mój mózg po prostu umiera. Czuję, jak moje szare komórki umierają. O kurwa, czuję się, jakbym przerzucił 400 ton węgla dla powodzian. Przed końcem tego materiału mogę jeszcze powiedzieć, że największą aktywność chyba mam na Twitterze i na moim Discordzie, więc jeżeli chcecie jakoś się ze mną skontaktować, to możecie użyć tych źródeł, chyba że chcecie inaczej, co kto woli. Ja czasami sprawdzam te moje proton maily i tak dalej, i tak dalej. Dalej, mogę wam jeszcze powiedzieć, że szykuję coś związane z moimi starszymi filmami na tym kanale. Więc jak coś, wszystkie linki w opisie. Ja się z wami żegnam, życzę wam wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Na razie, homordy.